Kanale. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to ja jestem Iwona. Ja Beata. Dzisiaj u nas będzie na luzie, a na pewno wygodnie, bo zamówiłyśmy kilka bluz, dresy, jeansy. I jedną spódnicę. Ale to tylko jedną, czyli będą takie ubrania, jakie przeważnie nosimy na co dzień. No nie wiem do końca, czy trafiłyśmy z rozmiarami. Tak, bo już przy wypakowywaniu tych ubrań z paczek, to wydaje mi się, że przyszły takie. Chociaż zamawiałyśmy swoje rozmiary, czyli Iwona 38, ja 40, ale chyba nie do końca coś pykło. Ale zobaczymy, jak będą na naszych sylwetkach wyglądać, bo to nieraz przyjdzie takie, a okazuje się, że wcale nie jest tak źle. No miejmy taką nadzieję. Jeśli należycie do osób, które cenią sobie wygodę, to mamy nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie, a my już nie przedłużamy i zapraszamy Was do oglądania. Zaczniemy od rurek z wysokim stanem. Ja zdecydowałam się na kolor jasno-niebieski, ale dżinsy były dostępne też w 5 różnych kolorach, także każdy znajdzie coś dla siebie. I zamówiłam je w rozmiarze 38. No i jak widzicie, rozmiar jest trafiony. Bardzo ładnie z tyłu leżą. Z przodu też fajnie, nigdzie tutaj nie ma nadmiaru materiału. Tutaj też pod kolanami nie jest tak źle, bo nieraz to tak strasznie się tutaj marszczą, ale te marszczą fajne. A te wyglądają fajnie. Powiem Wam, że spodnie na duży plus. Mamy tutaj 91% bawełny, także też fajnie. I kosztowały 60 zł. A co do bluzy, to zdecydowałam się na taką w kolorze liliowym. Jest to taka gładka bluza. Z tyłu wygląda tak. Ona też była dostępna w wielu innych kolorach. Chyba w 6, tak mamo? Chyba tak. W 6 albo w 5. W każdym bądź razie mamy tam duże pole do popisu, jeśli chodzi o kolor. No i co do rozmiaru, zamówiłam ją w rozmiarze M. No i widzisz, mówiłyśmy, że taka szeroka, a to tak jak mówiłyśmy, że okazuje się, że na sylwetce wygląda fajnie. Tak, a wydawała się taka. No jest ona taka oversize, ale fajnie leży, jest wygodna. Powiem Wam, że jest taka miła w dotyku. Nie jest ani taka za gruba. No fajnie, na pewno się sprawdzi do wielu stylizacji. Na takie wyjścia teraz, albo później takie wiosenne. No widzę ją w takiej wiosennej też stylizacji. Po domu, bo jest cienka, nie będzie nam gorąco. O, to też właśnie duży plus. No i co do składu i do ceny, to mamy tutaj 80% bawełny. No a cena jest naprawdę niska, bo kosztowała tylko 35 zł. Również zacznę od jeansów. Mam na sobie rurki także z wysokim stanem. Myślę, że fajnie na sylwetce się układają i z tyłu tak dopasowują fajnie się do nogi, nie są takie za luźne, tylko takie. No i tutaj takie pod kolanami właśnie w ogóle się nie marszczą. Bardzo fajnie mi się wydaje, że leżą. I przód też wygląda ok. I mam je w rozmiarze 40, kosztowały 60 zł. A co do bluzy, to bardzo mi się ta bluza spodobała na stronie i od razu mówię, biorę. No i wzięłam. I powiem Wam, że pomimo tego, że nie mam takich ubrań właśnie z motywami z Disneya, no to ta bluza bardzo mi się spodobała i ten kolor czerwony fajnie wygląda. I powiem Wam, że dobrze się w tej bluzie czuję. I rozmiarowo też trafiłam, bo mam w rozmiarze L i jest idealna. Tu sobie jeszcze możemy ciągnąć, to będzie tak jeszcze fajniej wyglądała. Nie, no ogólnie bluza jest super. Co Iwona myślisz? No ta bluza mi się strasznie podoba. Tak jak ja już mówiłam w którymś z poprzednich odcinków, że ja też nie mam takich motywów właśnie na ubraniach. Raczej nie kupuję, ale ta jest świetna. No i właśnie mi się tak spodobała. No, no fajnie wygląda. I jest, mamy tu w składzie 65% bawełny, to też nie jest źle. I kosztowała ona 70 zł. I powiem Wam, że tą bluzę jeszcze widzę do czarnych jeansów. Też by fajnie wyglądała. Wskoczyłam w jedyną spódnicę, którą mamy w dzisiejszym odcinku. I jest to spódnica o dopasowanym fasonie. Z boku jest zasuwana nakryty suwak. Jest ona w kratkę taką szafirową. Na nodze tutaj mamy rozcięcie, ale takie niewielkie. I jest to miniuweczka, ale wcale nie taka mini, bo jak widzicie,
nic tutaj nie odkrywa, także... Taka akurat długość. W sam raz. I kosztowała ona 50 czy 40 zł, mamo? Zerknij. 50, nie, 40. 40 zł? 40. 40 zł. A co do bluzy, to zamówiłam ją w rozmiarze M, zacznijmy może od rozmiaru. No i powiem Wam, że myślałyśmy, że tak dużo będzie takich za dużych rzeczy. Ale wygląda ok. Jest to, no na mnie wygląda jak oversize. Ale myślę, że nie jest źle. Co do rękawów, to też nie są za długie, bo mają ściągacze, więc nam się tutaj ładnie na rękawach bluzują. Jest to taka bluza o delikatnie asymetrycznym dole, dlatego że przód i tył mamy nieco dłuższy, a boki krótsze. No i tutaj taka troszeczkę nowość, nie jest to taka typowa bluza, bo mamy tutaj stójkę. Dla mnie to wygląda jak golf po prostu. No po prostu jako... Na stronie pisze stójka. I tu mamy też takie zakończenie, może pokażę z bliska, takie będzie widać, takie zakończenie, jakby się nam normalnie kończyła bluza, a ten golf wychodziłby z... Jakbyśmy miały golf pod bluzą. Tak. O tak wygląda. No wygląda to na pewno ciekawie, fajnie. No ktoś lubi tak zabudowane pod szyję. Chyba, że ktoś nie lubi zabudowanego tutaj pod szyję, no to nie będzie zadowolony. Chyba, że sobie tak wywinie. No i wydaje mi się, że tak ogólnie całościowo to ten komplet do tej spódniczki się prezentuje tak ciekawie. No troszeczkę inaczej, tak nietypowy dresik, tylko coś innego. I bluza kosztowała 50 zł. A i w składzie mamy tutaj 60% bawełny. Mam kolejną bluzę na sobie. Założyłam ją do tych samych rurek, co poprzednio. Jest ona w takim jasno-szarym kolorze. Jest, i ona tu mi się bardzo podoba z przodu i z tyłu. Fajnie leży. Jest taka milutka w dotyku. I do czego bym się mogła przyczepić, to do rękawów, bo myślę, że na mnie są delikatnie za długie. Nawet jakbym chciała ich podwinąć, to wydaje mi się, że tu jest za dużo tego materiału, że to niekorzystnie wygląda. Ale ogólnie bluza jest bardzo fajna. Po wyciągnięciu wygląda tak. I w swoim składzie ma 60% bawełny i kosztuje jedyne 30 zł. Skoczyłam teraz w idealny zestaw do śmigania po domu. Ten dres jest naprawdę bardzo wygodny. No nie krępuje mi nigdzie ruchów, no muszę Wam powiedzieć, że naprawdę super. Te spodnie są takie luźne, to tym bardziej właśnie... Takie... No przez to są jeszcze bardziej tak. Wygodne właśnie. I one właśnie nie mają takich ściągaczy na dole, jak zwykłe spodnie, tylko są bardziej chyba takie prosta nogawka. Taka bez ściągacza. No ale naprawdę, no duży plus za to, że jest tak strasznie wygodne. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj 21% bawełny. Zamówiłam cały zestaw w rozmiarze 38. No i jak widzicie, rozmiar jest idealny, zarówno spodnie, jak i bluzy. I ja zdecydowałam się na ten kolor niebieski, ale gdyby komuś ten kolor nie przypadł do gustu, to jest on również dostępny w kolorze różowym. Powiem Wam, że miałam dylemat, bo zastanawiałam się, czy wziąć niebieski, czy różowy, ale stwierdziłam, że może tym razem przymierzę coś niebieskiego. A co do ceny tego całego zestawu, to góra kosztowała 30 zł, i spodnie kosztowały również 30 zł, co daje nam 60 zł za cały dres. No to wydaje mi się, że cena jest naprawdę bardzo fajna, a tak jak już mówiłam, dres jest warty uwagi, bo jest naprawdę bardzo wygodny. Mam kolejną bluzę na sobie i znowu do tych rurek, także rurki w dzisiejszym odcinku są uniwersalne, do każdej bluzy pasują. Albo bluza do jeansów. Ta bluza jest takie granatowe paseczki. Rozmiarowo wydaje mi się, że trafiłam idealnie. Mam ją w rozmiarze L i fajnie leży i z tyłu, i z przodu. Fajnie wyglądają też te ściągacze tu jasne. Na dole i przy rękawkach. I w tej bluzie mamy 100% bawełny, także skład jest dobry. Możemy sobie ją tu wsunąć, by wtedy tak fajnie wyglądała. I ta bluza kosztuje 70 zł. I jeszcze ją widzę z białymi spodniami i zobaczycie, jak będzie wyglądała. Tym razem na sobie mam cały dres w takim kolorze zielonym. Wygląda z bliska tak. No zieleń jest bardzo, bardzo ładna. Taki odcień zieleni fajny. I właśnie
o tym mówiłyśmy, że niektóre rzeczy były rzeczywiście takie po wyjęciu z paczki szerokie. I właśnie ta bluza jest taka naprawdę szeroka. Niby ona jest oversize'owa, ale no niestety no niekorzystnie w niej wygląda. I spodnie też są za duże. Wszędzie tu wisi niewoma. Tu wszędzie. Niekorzystnie. No szkoda, że nie masz mniejszego rozmiaru. No trochę. Jeszcze ty byś się chyba tu zmieściła. Jakbyśmy się uparły, to w bluzę byś weszła. Bo jest naprawdę szeroka. Tu jak widzicie ma z przodu napis. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Pokażę. Może tak. Ogólnie, wizualnie dresy fajne. Ale no, jak widzicie, na mnie są zdecydowanie za duże. I jeszcze tu mi się nie podoba. Nie wiem, jaka to jest przyczyna tego. Chyba widać z daleka. No, okropnie te rękawy się tu gdzieś tam sterczą. Tak jak wyglądamy tu w tym miejscu, na takie bardzo szerokie. Nie, i to jeszcze nie w ramionach, tylko tu poniżej. Okropnie. No ja tu w lusterku widzę to. No, niekorzystnie to wygląda, strasznie. Ogólnie kolor, mówię, kolor bardzo ładny. Dresy fajne, no ale jak wyglądają na mnie, to tragedia. Powiedziałam tragedię. Zobacz, z tyłu. No nie, no porażka. Mam dresy w rozmiarze L. Spodnie kosztowały 70 zł, a bluza 50. I w swoim składzie jest tutaj mają 80% bawełny. Mam już ostatni dres na sobie. Tym razem jest to dres dzianinowy. W takim ładnym, szarym kolorze. I w tym dresie mamy w składzie 42% wiskozy. I od razu Wam powiem, że my podajemy jak to tę lepszą... Tą lepszą część składu. Tą lepszą część składu, bo wiadomo, że tam jeszcze reszta to jest poliamid, poliester i tak dalej. A wracając do samych dresów, to zamawiając te dresy, powiem Wam szczerze, że obawiałam się co do spodni, bo jak już mówiłam, są to dresy dzianinowe i myślałam, że będą podkreślać za bardzo to, co nie chcemy podkreślić. Ale akurat te spodnie bardzo fajnie leżą. Dobrze, że właśnie nie są takie tu obcisłe, tylko takie delikatnie luźne, to bardzo fajnie wygląda. Nic nam tu nie podkreśla, co nie chcemy. Z tyłu są takie naszywane kieszonki. Tu oczywiście z przodu też mamy. No i tu mamy sznureczek, który możemy sobie regulować, czy chcemy ściślej, czy luźniej. No i dres wydostępny jeszcze w dwóch innych kolorach. A pamiętasz jaki? Chyba w beżowym i w takim, nie wiem, w takiej oliwkowej zieleni, o ile dobrze pamiętam. Ale no ja postawiłam na ten kolor, bo akurat w tym kolorze mi się bardzo spodobał. Co do bluzy, to jest ona taka prosta, bez ściągacza. Oczywiście mamy tu kapturek. Cały dres bardzo fajnie się prezentuje. I całość mam w rozmiarze L. Bluza kosztowała 50 zł, spodnie również 50 zł. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że ubrania Wam się podobały. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to oczywiście zachęcamy Was do subskrybowania. A my się już dzisiaj z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa!